Badania pozwolą nam postawić prawidłową diagnozę. To niedobór witamin? Tę możliwość już wykluczyliśmy. Czy to dobrze? Zachorowała ciocia Bessie z Florydy. Nie znam żadnej cioci Bessie. Była u nas w domu. Kiedy? Zaraz po moim ślubie z tatą. Wtedy nie było mnie na świecie. Jaka jest Bessie? Nie wiem. Nie widziałyśmy się od 20 lat. Boże, jak ty się zmieniłaś. Strasznie się postarzałaś. Który z was, chłopcy, jest w szpitalu psychiatrycznym? My nie mówimy szpital psychiatryczny, a jak? Dom wariatów, wariatkowo. Traktujemy tę sprawę z humorem. Cieszę się, że jesteście. Musimy to powtórzyć po 17 latach. Nie zawsze zgadzałam się z twoją mamą. Jak jedna siostra może być taka dobra, a druga taka zła? Zdecydowałam wtedy, gdy ojciec miał pierwszy wylew, nie chciałam marnować życia. Zmarnowałam życie? Od początku starałam się być dla ciebie miła. Zawsze jesteś miła, kiedy czegoś chcesz. Hank to trudne dziecko. Wciąż myślę o tym, że chciałbym być gdzie indziej. A gdzie jesteś teraz? Ona wyzdrowieje. Mogłabym coś z nimi zrobić. Tak źle wyglądają? Mogłyby wyglądać lepiej. Czasem ludzi, których znamy najmniej, nie wracam, zostaję z ciocią. Co? Potrzebujemy najbardziej. Hank cię polubił. A miejsce, które dawno opuściliśmy, uściśnij mnie mocno, nie złamie się. Okazuje się naszym miejscem na ziemi. Chciałabym, żebyśmy się pogodziły. Przecież się pogodziłyśmy. Chodzi mi o to, żebyśmy się naprawdę lubiły. Jesteśmy siostrami. Pokój Marvina.